5 lutego w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbyło się otwarcie nowo powstałej galerii sztuki Muz Art. Pierwszym autorem, który wystawił tam swoje prace, jest młody jaworzanin Daniel Witkowski. Lubię fotografować, bo jest to część grafiki komputerowej. Uwielbiam grać przede wszystkim. Chciałbym w przyszłości po studiach robić coś w kierunku gier. Najlepiej grafikę, bo studiuję grafikę komputerową od tego semestru. Wystawę zdjęć zaproponował mi pan Piotr, prowadzący kółko we wtorki w Parkowej. Ja się zgodziłem po pokazaniu mu swoich prac, bo akurat wybraliśmy taki temat, a nie inny, bo był to akurat sezon letni, jak to wszystko planowaliśmy. Prace przedstawiają, są to makro zbliżenia mikroświata, małych istot, które żyją wśród nas, my ich nie zauważamy, Daniel zdobył się na to. Całe zamierzenie, cały pomysł Muzartu polega na tym, żeby młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie, wszyscy jaworzanie mieli możliwość wystawiania się tutaj. Bardzo wiele ludzi tworzy coś i chyba to do szuflady. Żeby dać miejsce takie w Jaworze, gdzie mogą się zrealizować, właśnie dlatego powstała galeria Muzart. Organizatorzy planują comiesięczne wystawy. Kolejna z nich będzie prezentować pracę Katarzyny Uchman. Podczas wernisażu odbył się koncert w wykonaniu zespołu Duet, który prezentował przede wszystkim utwory zespołu The Kelly Family. W ocenie zwiedzających gitara akustyczna i znane oraz lubiane utwory stworzyły niepowtarzalny klimat wernisażu. Każdy młody jaworzanin, który ma ochotę i jego prace są w ilości wystarczające, żeby móc pomieścić to w galerii, będzie miał możliwość się wystawienia. Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby się wystawić, mogą zgłosić się do muzeum w godzinach od 8 do 14 w sekretariacie.